Pierwsza pielgrzymka dotarła na Jasną Górę. Już chyba cały świat się dowiedział, co to znaczy wiara polskiego ludu i co znaczy królowa Polski. Z taką tęsknotą podążaliśmy ku Jasnej Górze. Mieliśmy na myśli to wszystko, co nam przekazał sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. Przytaczaliśmy jego wypowiedzi. Dziś powiedział nam, trzeba dziś, światu trzeba dziś więcej szlachetnych i wrażliwych serc. Nie trzeba zimnej stali. Trzeba szlachetnych serc. I o to Boga prosiliśmy. A za Janem Pawłem II, którego setną rocznicę urodzin w tym roku obchodziliśmy. Będziemy jeszcze na pewno do tego powracać. Za świętym Pawłem powtarzał nam, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Nie ugasiliśmy ducha. Łatwo nie było, wypalał nas, ale serca są rozpalone miłością. A Tobie, Ojcze, dziękujemy za Twoją obecność i prosimy, byś nam pobłogosławił na to wszystko, co będzie dawaniem świadectwa przez te dni, kiedy powrócimy do naszych domów i tak jak powiedziałeś, trzeba już się szykować na 366. pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Duże brawa dla środowiska. Marszałkom województw łódzkiego, śląskiego. No, zagotowało się wszystko, ale udało się. Dziękuję wojewodom, wszystkim, którzy pomogli nam, choć w okrojonej tej pielgrzymce, ale dotarliśmy, kontynuujemy to wszystko, co było wypracowane przez naszych przodków. Modliliśmy się całym sercem za naszą ojczyznę, by była zgoda, by był pokój, a nade wszystko, by ustąpiła pandemia, epidemia, jak to nie zwał. Niech ten wirus odejdzie, ale korona niech zostanie. Bóg zapłać. Krótkie ogłoszenie dla pielgrzymów łowickich, tych, którzy pielgrzymowali pieszo. Proszę, byśmy się zebrali przy wejściu na Wały, tam gdzie się idzie na pierwszą stację drogi krzyżowej, po mszy świętej. Dziękujemy dzisiaj Matce Polskiej za opiekę nad Polską, a Wam dziękujemy, że w imieniu całej Polski tutaj szliście i przyszliście i doszliście i reprezentujecie tutaj nas wszystkich.
którzy wam pomagali, o których mówił ksiądz biskup, o których mówił ksiądz proboszcz, wojewodów, urzędników, policjantów, także posłów, którzy się za was modlili, ale przede wszystkim waszemu duchowi polskiemu, katolickiemu, temu, który się nigdy nie załamuje, temu, który wszystko przezwycięża, temu, który odbudowuje Polskę katolicką, wielką, narodową, która się nigdy nie załamie. Tak jak Jasna Góra obroniła nas przed zalewem, tak wy dzisiaj obroniliście ducha Polski. Dziękujemy. Ekscelencjo, czcigodny Ojcze, Matko Niebieskiego Pana, lekarko dusz i ciał ludzkich, stajemy dziś przy Twoim ołtarzu, w bagaże naszego codziennego życia. Przyjmij do nasze troski, radości i zawierzenia, bo życie ludzkie jest czasem łaski, gdzie Pan Bóg doświadcza człowieka, aby serce jego ponownie było czyste, pełne wiary, nadziei i miłości. Matko, dziś w Twoje ręce powierzamy naszą ojczyznę, nasze rodziny. Na kolanach prosimy o odsunięcie tej pandemii. Bądź naszą matką i orędowniczką. Prowadź nas do naszego syna, aby to wszystko stało się lepsze, odnowione. Szczęść Boże. Trudno jest odchodzić od matki. Trzeba iść. Jutro zesłanie Ducha Świętego, a potem dawanie świadectwa. Tego jest ducha, którego wyście zabili. Prostymi rękami. Ja widziałem złego powiedzieć. Zapraszam. Nie umiem podziękować ani Ferusiowi, ani Angelce, ani Marianowi. Dostałem piękne kwiaty. Wiem, komu daje się kwiat. Ja też was bardzo kocham. Ale jest tu jedna jaskółeczka na rękach Basi. To nie jest byle kto, ona jest córką starosty. Przynieście ją do mnie, bo kwiaty należą przyjąć. Niech nas teraz cały świat fotografuje.